Zróbmy kilka przykładów dotyczących odbicia punktów względem różnych osi. Mamy pytanie. Względem której osi punkt B jest odbiciem punktu A? Punkt B, jeżeli byłby odbity względem osi X, znalazłby się w tym miejscu, ponieważ odległość pomiędzy osią a punktem i jego odbiciem musi być taka sama. Czyli jeżeli tu mamy 8 jednostek, to w tym miejscu też powinno być 8 jednostek, tak? Możesz sobie wyobrazić, że to jest na przykład lustro, tak? I widzisz odbicie punktu B w lustrze. Musi być ta sama odległość. Zatem oś X odpada. Oś Y również nie, bo w tym miejscu znalazłby się nasz punkt B. Zostaje opcja punkt B jest odbiciem względem X i Y i B nie jest odbiciem A. Skłaniamy się do trzeciej opcji, dlatego że jeżeli najpierw odbijemy względem osi X, punkt B znajdzie się w tym miejscu. A potem, jeżeli odbijemy to odbicie względem punktu Y, znajdziemy się właśnie w tym miejscu. Zatem A będzie odbiciem punktu B względem osi X i względem osi Y. Sprawdźmy, zgadza się. Kolejny przykład. Punkt 2,6 został odbity względem obu osi X i Y. Zaznacz w układzie współrzędnych punkt 2,6 i zaznacz jego odbicie względem osi X i Y. Zaczynamy od zaznaczenia punktu 2. X jest równe 2. Współrzędna Y to 6, więc w tym miejscu. Punkt 2,6 ma być odbity względem osi X i Y. Zatem odbijmy go najpierw względem osi X. Jeżeli odbijamy względem osi X, znajdzie się po tej stronie. Musi być w takiej samej odległości od osi, jak ten punkt. Pamiętaj, że możesz sobie to wyobrażać jako na przykład tafla jeziora, czy na przykład lustro. Zatem, jeżeli mamy tu 6 jednostek, to tutaj też musi być 6 jednostek. Punkt 2,6 został odbity względem osi X. Teraz odbijmy go względem osi Y, czyli względem tej osi. Ponownie musi się znajdować w takiej samej odległości od osi. Tu mamy dwie jednostki, zatem ten punkt będzie znajdował się po tej stronie. Sprawdźmy. Zgadza się. Kolejny przykład. Znów pytanie. Punkt B jest odbiciem punktu A względem której osi? Mamy oś Y i oś X. Łatwo widać, że jest to odbicie względem tej osi, osi Y. Sprawdźmy. Zgadza się. Punkt A ma współrzędne 0,6. Jaki punkt otrzymamy, gdy odbijemy punkt A względem osi X? Oś X to jest ta oś. Jeżeli odbijamy punkt A względem osi X, znajdzie się on po tej stronie. Musi być, żeby to było odbicie, musi być w takiej samej odległości od osi X jak punkt A. Zatem jeżeli tu mamy 6 jednostek, tutaj też 6 jednostek musi się zachować. Zatem mamy minus 6, zgadza się. Punkt C będzie odbiciem